dobrym zwyczajem jest, że spotykamy się na jakichś seriach rekolekcyjnych, kiedy nas inspiruje do tego papież Franciszek. Chyba ten niezapomniany czas to był czas, kiedy kończył się Rok Miłosierdzia i mogliśmy nagrać rekolekcję w Rzymie. Ale dzisiaj jest nie mniej piękna okazja, bo kończy się rok świętego Józefa, 8 grudnia, który papież Franciszek ogłosił 150. rocznicę obrania świętego Józefa patronem Kościoła. No i znowu się spotykamy, żeby pogadać o liście Patris Cordae, o tym cudownym czasie, który mogliśmy właśnie z inspiracji papieża przeżyć. Przeżyłeś go? Ja muszę się przyznać i tobie, i wszystkim józefologom, a nade wszystko wszystkim... Józefo co? Józefologom. Jest taka termin, gałęź tak? Teologii. O, tak. Nie wiedziałem. I także tym, którzy bardzo czczą świętego Józefa, że ja osobiście nie mam takiej głębokiej czci do Józefa. Nigdy nie miałem i nie czułem nigdy tej postaci, jakiejś szczególnej relacji z nią. I święty Józef zawsze mi się wydawał taki trochę, przepraszam, marginalny. Szukałem sposobu, żeby się zbliżyć. I muszę powiedzieć, że list papieża Franciszka, który przeczytałem tylko i wyłącznie ze względu na ciebie i na to, jak go bardzo chwaliłeś i jak mnie do tego inspirowałeś, mnie przekonał, żeby pokochać Józefa tylko z jednego powodu. To znaczy, jak się czyta ten list Franciszka, to papież ma taką piękną metodę. W każdym numerze zaczyna od Józefa, ale nieodmiennie kończy na Jezusie. I jeśli ja miałbym powiedzieć, że kocham Józefa, czy się w ogóle Józefem jako postacią biblijną, ewangeliczną interesuję, to tylko dlatego, że papież Franciszek mi wskazał taką ścieżkę. Józefem można zacząć, ale trzeba skończyć na Jezusie, inaczej to nie ma sensu. I mam nadzieję, że takie też będą te nasze rekolekcje. No to jako wybitny teolog to zauważyłeś, wiesz. Moją uwagę zwróciła przede wszystkim ta zwyczajność. Bo oczywiście też nie byłem jakoś, nie miałem jakiegoś wielkiego nabożeństwa do świętego Józefa wcześniej. Aczkolwiek, kiedy wziąłem list Patris Cordae, okazało się, że no, papież pokazał Józefa zupełnie tak, jak nigdy na niego nie patrzyłem. Wyciągnął z tego Józefa, można powiedzieć, rzeczy, z których nawet w historii Kościoła pewno nikt do tej pory nie dotykał. Ale świetne jest to, co mówisz, że on od tej zwyczajności świętego Józefa przechodzi do tej głębokiej teologii, gdzie wszystko koncentruje się na osobie Jezusa. No, aczkolwiek to, co mnie urzekło już na samym początku, to, że papież zaprasza nas do tego, żebyśmy umiłowali Chrystusa tak, jak go ukochał Józef. To jest genialne, nie? Że to jest jakby klucz do tego, do tej relacji z Jezusem, jest ukochanie Jezusa takim sercem, jakim ukochał go Józef. I pierwszy krok na tej drodze, by ukochać Chrystusa ojcowskim sercem, jest to, papież mówi, by być zwyczajnym człowiekiem, takim jak Józef. Bo wiesz, bo jak patrzymy na świętą rodzinę, no to ona jest dla nas taka nieosiągalna, tak? Maryja niepokalanie poczęta, nigdy grzechu nie popełniła, pokus nie miała, Matka Boga, okej. Jezus, no oczywiście, nasz Pan, którego wyznajemy, naśladujemy. Ale z tej trójki Józef rzeczywiście jest tym, który jest w naszym zasięgu. Znaczy, możemy pójść jego drogą, tak? I stać się takim jak Józef. Znaczy, nie w znaczeniu odwzorowaniem jego osoby, tylko możemy ukochać Chrystusa takim sercem, jakim ukochał go Józef. No to jest genialne. On jest też wzorem męskości. Mówi o tym pierwszy numer listu, mówi o tym, że Józef jest ojcem umiłowanym, chociaż tutaj się bardzo zdziwiłem, dlaczego nie ojcem miłującym, bo to jest jego rola, przecież rolą ojców jest kochać. Natomiast papież pisze, jest ojcem umiłowanym, czyli takim, którego my kochamy. I w związku z tym od razu pojawia się takie pytanie, czy ten list i ta postać są dla mężczyzn. Bo mężczyźni rzadko lubią mówić o miłości, rzadko lubią myśleć o miłości i jakby miłość nie do końca jest takim poważnym męskim tematem, tak? Mężczyźni lubią o działaniu, o dokonywaniu wielkich czynów, o dokonywaniu zmian i rewolucji, o budowaniu, o prawda, tworzeniu. A tutaj Józef, który po prostu kochał i się zastanawiałem, czy ta postać jest wystarczająco męska. Także dla nas dzisiaj, dla mężczyzn XXI wieku, no bo odpowiedź jest oczywiście w liście papieża Franciszka. On mówi tak, jeżeli by nie kochał,
to by nie zachował tajemnicy Maryi. Jeżeli by nie kochał, to by nie wyruszył w drogę. Jeżeli by nie kochał, to by nie przyjął tego, co jest trudne do przyjęcia. Okazuje się, że kochanie to nie jest czynność pasywna. Kochanie to jest czynność bardzo, bardzo aktywna, a nawet potrzeba czasami jakiejś arogancji, żeby kochać. Żeby intensywnie kochać, trzeba wielkich czynów. Takich jak to, żeby w środku nocy wziąć swoich ukochanych i po prostu ich uratować z dłoni, z zasięgu morderców. I w związku z tym, owszem, dużo o miłości, ojcowskie serce, ojciec umiłowany, ale chyba równie dużo o takim wielkim męskim wysiłku. No tak, bo poszedłeś oczywiście tutaj bardzo romantycznie, ale ja sprowadzę to znowu na ziemię. Papież odnosi się do takiego niesamowitego wyczucia Kościoła na przestrzeni wieków, gdzie słowa, które kiedyś faraon wypowiedział o Józefie egipskim, jednym z braci sprzedanych do Egiptu, kiedy już był zarządcą Egiptu w czasie głodu, kiedy ludzie przychodzili do faraona i prosili o pomoc, o żywność. Faraon mówił, i tutaj cytuję nam to Księga Rodzaju, idźcie do Józefa, on wam pomoże. I papież mówi, że Kościół w swojej historii wiele razy, kiedy miał kłopoty, odwoływał się do tych słów faraona i przypisywał je do właśnie Józefowi Oblubieńcowi Najświętszej Marii Panny i mówił, idźmy do Józefa, on nam pomoże. Nie? No ale po co idźmy do tego Józefa? Odpowiedź jest właśnie w Egipcie. Znaczy, jeżeli mamy iść do Józefa, to dlatego, że on jest zarządcą spichlerza, a spichlerzem jest Jezus. To on jest ziarnem, to Jezus jest tym, który może nakarmić. Tak? I tu znowu Franciszek bardzo intensywnie przechodzi od postaci Józefa do postaci Jezusa. To będzie się powtarzało w każdym fragmencie tego listu i to jest po prostu zachwycające. Genialnie.